Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Właściciel miał duże stado w liczbie 100 owiec. Ta liczba 100 oznacza pełnię w Biblii. On odczuwał niepokój, kiedy utracił jedną z nich. Zauważmy, pozostało mu 99, ale dla niego każda owca była ważna. To jest ten obraz odniesienia do tego, jak bardzo każdy z nas jest ważny dla Jezusa. Dla Pana każdy jest ważny, bo każdy jest umiłowany. Pozostawia pasterz 99 owiec, a idzie za zagubioną. I to, co jest takie szczególne, on wyrusza sam na poszukiwanie tej owcy. Jezus sam szuka zagubionego człowieka. Ci, którzy pozostali we wspólnocie, oni się nie zagubili. Z nimi jest dobrze. Oni podążają drogą wiary, uczestniczą w sakramentach. Ale zobaczmy w tym wszystkim dramat, że bardzo często jest tak, że ludzie, którzy są wierzący i praktykujący, lekceważą, nie poszukują, nie próbują odzyskać dla Chrystusa i Kościoła tych, którzy się pogubili, którzy przestali praktykować sakramenty święte w Kościele. Dlaczego ta jedna owca się zagubiła? Dlaczego człowiek żyje tak, iż urąga to zasadom życia chrześcijańskiego, a wszyscy wokół milczą, nie upominając go? Zobaczmy, my niejednokrotnie pozwalamy innym, aby się zagubili. I nie zwracamy uwagi na to, że ich już nie ma pośród nas. Nie są dla nas ważne ich uczucia, ich życie, ich wieczność. Upomnienie oznacza wskazanie drugiemu na braki, na to, co powinien czynić, czym powinien żyć. Nie chcemy się narażać. My się obawiamy, żeby ktoś nas źle nie potraktował. Niejednokrotnie tak jest, że kiedy komuś zwracamy uwagę, to mamy w tym człowieku wroga. On nie chce mieć z nami nic do czynienia. Kiedy nie ma miejsca na upomnienie we wspólnocie wiary, wówczas następuje ciche przyzwolenie na odejście ze wspólnoty. Jesteś dorosły, masz swój rozum, masz swoje lata, a rób co chcesz. Proszę zauważyć, to jest postawa wołająca o pomstę do nieba. Ja nie mogę być obojętny na to, że moi domownicy nie praktykują wiary, skoro wiem, że zostali ochrzczeni, a jakieś wydarzenia osłabiły w nich to odniesienie, tę relację z Jezusem i im trzeba pomóc. Kiedy ktoś odchodzi ze wspólnoty wiary, to wspólnota jest niekompletna, wybrakowana, okaleczona, naznaczona obojętnością. Chyba nie ma nic gorszego jak obojętność. Pamiętamy te słowa z Apokalipsy: bądź zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, pocznę cię wyrzucać, wręcz wypluwać z ust moich. Obojętność to jest ta letniość. I warto sobie w tym Adwencie postawić pytanie, czy ja jestem obojętny na to, czy moi najbliżsi wierzą, czy nie wierzą, praktykują, czy też nie praktykują wiary. Jakim jestem chrześcijaninem, kiedy zgadzam się na zagubienie drugiego, nie podejmując wysiłku zmierzającego do uchronienia go od wspólnoty? Jezus często stawia na naszej drodze, także w tym Adwencie, ludzi,
którzy mają pytania. Zwracają się do nas z pytaniami, a my mówimy: słuchaj, nie mam czasu, może innym razem będę miał możliwość udzielenia Ci odpowiedzi albo wysłuchania Ciebie. 99 owiec pozostało w górach, pasąc się dalej, jak gdyby się nic nie stało. To tak jakby 90 osób powiedziało: to nie jest mój problem. Myśmy się nie zagubili, nas nie trzeba szukać. My idziemy do nieba we wspólnocie, nie pojedynczo. Nie pojedynczo. Tam, gdzie jest obojętność, tam nie może być zbawienia. Tam nie może być dojścia do nieba. Za człowiekiem, który zagubił się, podąża sam Chrystus. Nikt mu nie towarzyszy, nikt z nim się nie rozgląda, nie nawołuje, nie drży, myśląc o tym, który się zagubił. I ci, którzy pozostali razem, nie odczuwają braku, kompletności, nie odczuwają tego braku całkowitości. Jezus cieszy się człowiekiem, który się odnalazł, którego On odnalazł. Tylko Bóg może człowieka odnaleźć, ale my możemy Panu Bogu niejako pomóc, towarzysząc Mu modlitwą, rozmową. Dramatyczne dla pozostałych jest to, że Jezus nie cieszy się nimi. Ci, którzy nie szukali tego zagubionego, oni nie doświadczają radości Pana. Nie doświadczają radości Pana. Oni trzymali się razem, oni byli poprawni. Można być poprawnym katolikiem, poprawnym chrześcijaninem. Nikt mi nic nie może zarzucić. Może obojętność, letniość. To, że wokół mnie żyją ludzie, którzy nie praktykują wiary, a ja nie zamierzam nic z tym zrobić. Kiedy nie ma poszukiwania w bólu i smutku tego, który się zagubił, nie ma też doświadczenia razem z Chrystusem radości z Jego odnalezienia. Zobaczmy, że kiedy chcemy znaleźć kogoś dla Jezusa, to w taki sposób rozwija się nasza wiara. Na tym polega świętość. To jest najpiękniejsze postanowienie adwentowe. To, żadne inne. Kiedy ja chcę tych, którzy odeszli od Jezusa, od sakramentu pokuty, od Eucharystii, chcę ich na nowo Panu jakby odzyskać, żeby powrócili. Jest czas adwentu, czas szukania, odnajdywania i radości tych, którzy powracają do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty naszej wiary.